Cześć ludzie kochane. Dzisiaj ludzie to robię lasagne. I to przez przypadek pomogła mi znaleźć żona pana Marka. Wzięli mnie wczoraj na zakupy, tam jakiś słoicik kupowałem. A żona pana Marka mówi: panie Mirku, a tu jest jeszcze coś, jadł pan to kiedyś? Ja mówię: jadłem, bo moja córka to robiła. Ale takiego jeszcze, żebym sam zrobił, nie jadłem. To spróbuję to otworzyć. Także czasami to dobrze z kimś do sklepu pójść. Ktoś coś więcej zauważy. Obawiam się, że z otwarciem tego to będę miał problem. Pomału się otwiera. A, dobrze jest już. Że można było normalnie złapać to poszło jak błyskawica. A tak to wiecie sami, jak to ze mną jest. I patrzcie, taka micha żarcia za 11 zł. A z tego co ja widzę, to ja na 3 obiady będę miał. Nóż. Który by był najlepszy, to ten. Talerz. I to wszystko już sobie będę przygotowywał. Tak, tyle to ja chyba zjem. Także, tak jak mówię, 3 obiady to będę miał za 11 zł. I to właśnie dzięki żonie pana Marka, bo to zauważyła. Jak będzie to dobre, a zasmakuje, na pewno i częściej będę kupował. Teraz zobaczymy, jak to będzie wychodziło przekładanie tego, ale ja tu nic nie jestem pewien, nic nie wiem. Wiecie, jak to jest. Co ja wam, ludzie kochane, będę mówił. A, dobra, to już odeszło. Tu odejdzie. A przynajmniej tak bym chciał. Właśnie jest kombinacja alpejska jedną ręką, ale wyszło bajecznie. Nawet się nie spodziewam. Oj, bajko ty moja, jakie to piękne. Jak to apetycznie wygląda. To już pomału będę chował, żeby się nie sfilcowało. Wszystko ja będę robił pomału. Cały czas jestem z wami. Ale wam pokażę, no kurczę, jak to pięknie wygląda. Mam nadzieję, że chociaż trochę widać. Bo, i to wyczytałem na jak przygotować na mikrofalówkę. Na maksa, a u mnie maks to jest 700 W i na 7 minut. No bez przesady, tam na 5, zrobimy 5 i też powinno być dobrze. A w międzyczasie, niech to się robi, a przygotuję tutaj kubeczek etatowy. A.
herbatę zaparzyłem, bo zauważyłem właśnie wczoraj, to już było widać, że się kończyła. A i ktoś wczoraj nie mówił, i sąsiadka tam stała. Ja patrzyłem jak głupi na ten film i na trzeciej minucie w końcu zatrzymałem. I na trzeciej minucie, jak ja otworzyłem kuchenkę, to w odbiciu szyby było widać ten czajnik, jakiś tam gar, to nie była sąsiadka, tylko to było odbicie w szybie. Dobra, co ja teraz chciałem zrobić? To wszystko, żeby w międzyczasie... A, łyżkę trzeba będzie, no bo trzeba będzie jeść. Aha, a w międzyczasie chciałbym wam pokazać moją kuchenkę. Trzymam na statywie kamerę, to mam nadzieję, że będzie dobrze. Aha, kuchenka jest tak, to jest okno i patrzcie. I koniec, i to jest po kuchence. To jest taka maleńka kuchenka, że dwie osoby tutaj, czyli ja i powiedzmy sąsiadka, to byśmy się pozabijali tu. Nie wiem, czy coś przestawiłem, czy nie. Bez okularów guzik widzę. Ale mam nadzieję, że będzie widać wszystko. To mnie właśnie tak zaskoczyła, co sąsiadka, z tego, gdzie sąsiadka tam była. Ludzie kochane. I nie ma szans, żeby się zmieściło. Jeszcze ktoś coś robi. Byśmy się pozabijali. W międzyczasie to jeszcze ma tam troszkę do gotowania, do grzania. Tutaj umyję. Pójdę po serwetkę. A tutaj mam prawie pod ręką. A jest, serwetka już jest dobrze. Teraz można zacząć robić herbatę. To nawet nie będę dolewał wody przygotowanej, to ona sama wystygnie. To się skończy, to jeszcze półtorej minutki się skończy, to też będę miał gotowe. O, ludzie kochane, także tak to jest. I tak bym się cieszył, jakby chociaż tam jednej osobie na świecie pomogło to, co ja pokazuję, że jednak można jakoś sobie dać radę. Jest źle, ale można dać radę. To bym się cieszył. Tu mam wszystko przygotowane, płyny i tak dalej. Nie czekam, że ktoś mi przyjdzie wymyślić, tylko sam sobie robię. Co ja? Jeden talerz myję, jeden kubek, jeden widelec, jedna łyżka, jeden nóż. I fajne jest. Pomału. Żebyście czuli te zapachy, no ludzie kochane, te zapachy to bajko ty moja, to kurczę, no już się czuję jak w siódmym niebie, już bym jadł, ale jeszcze chwilunka, dzisiaj przyjdą wolontariusze, to mi przygotują kolacyjkę. Ale obiadki to sam sobie robię, tak. Pichcę i pichcę, jak tylko mogę. No proszę uprzejmie. Otwarta niech będzie, niech odparuje. A wygląda... Widać? Wygląda rewelacyjnie, jak to normalne, jak to się ser rozpuścił.
stawiam na stół i zaczynam pomału jeść. To trzymajcie się. Cześć.